To historia Australii po raz pierwszy pokazana w kolorze. Początek XX wieku to dla kinematografii narodziny, a dla Australii czas wykuwania tożsamości narodowej. Ten niezwykły eksperyment społeczny został uwieczniony na taśmie filmowej. Pokolenie nowych pionierów próbuje dogonić świat. Kontynent z własną, bogatą kulturą szybko zmienia się w bastion kolonializmu. Nie należy wpuszczać kolorowych do Australii. Staje się wielokulturowym tyglem. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę, zatem Australia również. Bywało, że w bólu, ale i w radości. Rodzący się naród szukał własnej drogi. Cały świat patrzy na Australię. Beztroska okazuje się strategią raczkującego narodu, który próbuje wybielić swoją przeszłość. Prawo do ziemi to nie slogan, to życie. Jeszcze do niedawna tylko czarno-biała. Dziś po raz pierwszy z dumą pokażę wszystkie swoje kolory. Historia Australii w kolorze. Część druga. Zmienne sojusze. Rok 1929. Od 6 lat trwa budowa mostu nad Zatoką Sydney. Automobiliści, którzy musieli korzystać z promów, wreszcie doczekają się stałej przeprawy z północy na południe. Ten cud techniki będzie najszerszym i najwyższym mostem ówczesnego świata. Jego budowa pochłonie ćwierć miliona funtów, pożyczonych od Wielkiej Brytanii, które Australia będzie spłacać przez 50 lat. Aby finansować ambitne cele młodego państwa, rząd federalny zaciągnął gigantyczne kredyty. To sprawia, że Australia wyjątkowo boleśnie odczuwa skutki krachu na Wall Street. Zamówienia na produkty eksportowe spadają o połowę, przez co kraj nie może obsłużyć długu o łącznej wartości 53 milionów funtów. Australia pierwszy raz doświadcza tak głębokiego kryzysu. Lejburzystowski premier James Scallion próbuje podbudowywać morale. Apeluję, byście ufali rządowi. Ufali narodowi. A zatem ufali sobie. Australijczycy jednak wciąż nie podźwignęli się po I wojnie światowej. Rodziny dotkliwie odczuwają brak ojców, mężów, braci i synów. Co roku w święto Anzac Korpusu Wojskowego Australii i Nowej Zelandii tłumy opłakują swoich zmarłych. A kryzys finansowy tylko pogłębia ich rozpacz. Młody naród zostaje wystawiony na próbę. W 1932 roku co trzeci Australijczyk nie ma pracy. Mnożą się bankructwa. Ludzi nie stać na czynsz. Wielu ląduje na ulicy. Rządowa zapomoga w wysokości 10 szylingów z trudem wystarcza na jedzenie. Otrzymują ją tylko biali mężczyźni. Samotne kobiety i rdzenna ludność nie dostają nic. It is with the City of Shadows that this story is chiefly concerned.
Rupert Cutner i Alma Brooks stają się kronikarzami Australii pogrążonej w kryzysie. Dom w slumsach to nie sielskie miejsce, o którym piszemy wiersze i piosenki. Właśnie w takich warunkach żyją ci, dla których los okazał się mniej łaskawy. Man of Tomorrow to jeden z pierwszych filmów dokumentalnych łączący reportaż z inscenizacją. Brooks wciela się w rolę cierpiącej żony. Autorzy starają się przedstawić codzienność robotników, klasy najbardziej dotkniętej przez kryzys. Filmują slumsy Sydney, gdzie rządzi przemoc, a ludzie tracą dach nad głową. Gdzie rodzinom nie wystarcza pieniędzy na jedzenie, gdzie spada liczba urodzeń, za to wzrasta liczba samobójstw wśród mężczyzn. Z czasem społeczeństwo znajduje sposoby radzenia sobie z kryzysem. Rodzi się czarny rynek. Mężczyźni, którzy kilka lat temu masowo ściągali do miast w poszukiwaniu pracy, teraz je opuszczają, wędrując z dobytkiem spakowanym w jeden tobołek. Chińczycy, potomkowie poszukiwaczy złota z połowy XIX wieku, lepiej niż inni radzą sobie z kryzysem, sprzedając zbiory ze swoich przydomowych ogródków. Australia, w 90% biała, pozostaje dzieckiem imperium. Przepisy z 1901 roku zamykają wrota osobom o innym kolorze skóry. Mimo to istnieją zróżnicowane kulturowo społeczności, głównie emigrantów z Europy. Ci jednak coraz mniej licznie ściągają na kontynent. Tymczasem politycy toczą próżne spory o to, jak wyjść z kryzysu. Śmiech stanowi odpowiedź i lekarstwo Australijczyków na kłopoty. Kryzys gospodarczy przynosi narodziny komedii nowego typu. George Wallace tworzy postać Gamonia, który podbija serca widzów. A teraz, dzieci, posłuchajcie podniosłej węgierskiej ballady miłosnej pod tytułem Moja dziewczyna pracuje w fabryce butelek, a chłopaki nazywają ją korkownicą. Dawaj, Mac. Wallace wyrasta na ulubionego i najlepiej opłacanego artystę swojej epoki. Szybko pojawiają się następni. Między innymi duet Ada i Elsie. Choć mówią z brytyjskim akcentem, ich poczucie humoru jest wybitnie australijskie. Elsie, majster, robi do mnie słodkie oczy. Nie wiem, co widzisz w swoim spawaczu. Podejrzany jegomość. Wczoraj go pogoniłam. I co on na to? Nazwał mnie lodówką. Co mu powiedziałaś? Nie licz, że mnie rozmrozisz. Australijczycy zakochali się w radiu od pierwszej audycji wyemitowanej w 1923 roku. Dziesięć lat później nadaje już ponad 50 stacji radiowych.
To tania rozrywka. Publiczność często uczestniczy w nagraniach. Słuchowiska stanowią odskocznie od trudów codziennego życia. Ich wykonawcy wyrastają na gwiazdy. Jednak prawdziwy król jest jeden. To krykiet. Przez wielu Australijczyków traktowany jak religia. Na podstawie depesz z Anglii sprawozdawcy odtwarzają przebieg najważniejszych meczów. Krykiet to dla Australii jedna z niewielu okazji, by utrzeć nosa metropolii. Od pierwszego meczu rozegranego w 1877 roku między Anglią a Australią trwa zacięta rywalizacja. Do historii przeszły rozgrywki ze stycznia 1933. Drużyny spotkały się w Adelaidzie. Dziś pierwszy raz oglądamy nagranie tego meczu w kolorze. Aby zneutralizować fenomenalnego odbijającego Dona Bradmana, kapitan angielskiej drużyny Douglas Jardine każe zawodnikom celować prosto w Australijczyków. To taktyka znana jako bodyline. Najpierw w klatkę piersiową zostaje uderzony australijski kapitan Bill Woodfull. Potem Bert Oldfield, trafiony w głowę, pada z pękniętą czaszką. Australijczycy na widowni i murawie są oburzeni niesportową postawą Brytyjczyków. Grożą zerwaniem turnieju. Trwają negocjacje na poziomie rządowym. Po długich naradach zapada decyzja o zakazie taktyki bodyline jako niezgodnej z duchem krykieta. Ostatecznie Anglicy wrócili do kraju z pucharem, ale incydent pozostawił głęboki ślad w stosunkach między oboma państwami. Mimo szalejącego kryzysu, rząd postanawia z pompą otworzyć most nad zatoką w Sydney. Farerowie, podobnie jak wiele innych rodzin, wybierają się z Melbourne na uroczystości. Przed dzień oficjalnej ceremonii 60 tysięcy dzieci z Nowej Południowej Walii czeka zaszczyt. Pierwsze przekroczą ten cud techniki. Wśród nich jest odważny ośmiolatek Kenneth Jones, który wspina się na szczyt konstrukcji. Sobota 19 marca 1932 roku. Oficjalne otwarcie mostu zbudowanego w Australii przez Australijczyków dla Australii. Uroczystościom przyglądało się milion obywateli. Wielu liczyło, że wstęgę przetnie członek rodziny królewskiej, ale w ramach oszczędności postanowiono, że zrobi to premier stanu Nowa Południowa Walia, Jack Lang.
Mieszkańcy Sydney długo marzyli o tej chwili. Czekali na ten most, pracowali dla niego, walczyli o niego. Wreszcie jest. Lang winą za obecny kryzys obciąża Anglików. Australia zadłużyła się, by wspierać ich podczas wojny, a spłata pożyczki to ciężar niesprawiedliwie zrzucony na jej barki. To zupełnie nowy ton w relacjach Dominium z metropolią. Wielu nie zgadza się z Langiem. Zwłaszcza pochodzący głównie z klasy średniej członkowie New Guard, faszyzującego ugrupowania wiernego królowi i imperium, zarzucają lejborzystowskiemu premierowi, że próbuje zatrząść ładem społecznym. Postanawiają uprowadzić Langa. Nadchodzi chwila uroczystego otwarcia mostu. Jack Lang, premier stanu Nowa Południowa Walia, zbliża się do wstęgi. Francis de Groot, który miał uprowadzić polityka, w ostatniej chwili zmienia zdanie i postanawia go upokorzyć. Przebija się przez obstawę, szablą przecina wstęgę i ogłasza otwarcie mostu w imieniu porządnych obywateli. Zostaje natychmiast aresztowany. Organizatorzy związują taśmę i wszystko odbywa się zgodnie z planem. Ten w sumie drobny incydent pokazuje coraz głębsze rysy w stosunkach australijsko-brytyjskich. Rdzenni mieszkańcy Australii biorą udział w obchodach wyłącznie jako maskotki. We własnym kraju są pozbawieni prawa wyborczego. W ogóle nie przysługują im żadne prawa. To jednak wkrótce się zmieni. Niektóre plemiona angażują się w politykę. Należy do nich rodzina Andersonów z Salt Pan Creek. Jej przedstawiciel Joe, znany jako król Buraga, nagrywa film, by Australia usłyszała jego przesłanie. Wzywam wszystkie rdzenne ludy Nowej Południowej Walii w celu złożenia wspólnej petycji z apelem do króla o poprawę naszej sytuacji. Nie żądamy wiele, chcemy tylko swoich przedstawicieli w parlamencie. Australia jest duża, wszyscy się pomieścimy. Chcemy po prostu żyć. Od ogłoszenia federacji rządy poszczególnych stanów coraz ściślej kontrolują życie rdzennych mieszkańców. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo umieszczają ich w misjach. W 1939 roku Queensland ogłasza, że wszyscy aborygeni poniżej 21 roku życia przechodzą pod opiekę państwa. Dzieci umieszcza się w misjach i rezerwatach, oddzielając je od białego społeczeństwa. Ten film z 1937 roku stanowi kronikę podróży po misjach Johna Blickleya, odpowiedzialnego za politykę wobec aborygenów. Dzieci są zabierane, wychowywane z dala od rodzin, tradycji, kultury, rodzinnego języka. Rodzice muszą występować o zgodę na widzenie. Dziewczęta są szkolone na służące i wysyłane do białych państwa, skąd często wracają w ciąży. Ich dzieci jako mieszańcy trafiają do sierocińców. Biali, z wyjątkiem personelu, nie mają wstępu do tych ośrodków położonych na uboczu. Mieszkańcy miast widują aborygenów jedynie na ringu, jako atrakcję jarmarków i festynów.
Popularny menadżer Jim Sharman rekrutuje do swojego zespołu młodych aborygenów. To dla nich jedyna szansa na zarobek. Oprócz walk, przedsiębiorczy biznesmen oferuje też inne atrakcje. Gabinety osobliwości nieodmiennie cieszą się popularnością. Afrykańska księżniczka Ubani przyjeżdża do Sydney. Przed państwem królowa pigmejów, księżniczka Ubani z dalekiej Afryki. Księżniczka Ubani jest Brytyjką i nazywa się Maria Peters. Ze względu na kolor skóry otrzymuje tylko półroczną wizę. Podobnie jak inni niebiali artyści, musi odnawiać ją w Singapurze. Najsłynniejszym cyrkowcem tamtych czasów jest Konkoleano, linoskoczek z Nowej Południowej Walii. Jego amatorskie filmy to niezwykła kronika codzienności ówczesnego cyrku. Kon jest główną gwiazdą amerykańskiego cyrku. Zarabia $1000 tygodniowo, równowartość dzisiejszych 15 tysięcy. Nieliczni wiedzą, że nazywany australijskim czarodziejem Kon jest aborygenem. Biorą go za Hiszpana, bo swój popisowy numer gra w stroju toreadora. Nauczył się go od żony, również akrobatki Winnie. Matka Kona była aborygenką, ojciec Irlandczykiem. Występowali w cyrku. Przyjęli włosko brzmiące nazwisko Colleano, by ukryć prawdziwe pochodzenie. On wyrasta na gwiazdę w wieku 19 lat, gdy jako pierwszy wykonuje salto na linie. Podziwiany i oklaskiwany na całym świecie, do dziś jest uważany za największego linoskoczka wszechczasów. Zimą on i jego trupa podróżują po Europie. Występują przed włoskim dyktatorem Mussolinim i niemieckim kanclerzem Adolfem Hitlerem. Obaj są zachwyceni cyrkowcem. Hitler oferuje mu nawet niemiecki paszport. Podczas gdy w Niemczech nasilają się nastroje antyżydowskie, jedną z największych gwiazd australijskich wodewilów jest Żyd, Roy Maureen. Zrobię to, Don. Jak? Znajdę pracę. Tak, zacznę od nowa. Pójdę do pracy. Mo, który naprawdę nazywa się Harry van der Sluis, błyskawicznie zostaje obwołany australijskim Charliem Chaplinem. Fenomenalnie łączy żydowską ironię z australijską pogardą dla wszelkich autorytetów. Niektóre jego frazy weszły do codziennego języka. Pechowiec uporczywie prześladowany przez stróżów prawa. Taka postać musiała podbić serca Australijczyków.
Jego popularność przyczynia się do większej akceptacji różnic etnicznych. Tymczasem w Europie mnożą się prześladowania. Tysiące Żydów ucieka z Niemiec i innych państw okupowanych przez Rzeszę. Wielka Brytania oferuje im schronienie w różnych częściach swojego imperium. Australia zgadza się przyjąć uchodźców. W latach 1933-39 7 tysięcy Żydów znalazło na drugim końcu świata bezpieczny dom. Nie tylko rząd przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Żydowska gmina w Melbourne buduje dla nich osiedle w Bolwyn. Amatorski film pokazuje serdeczność, jaką okazano grupie 32 dzieci, które dotarły do Australii. Ich rodzicom nie udało się wydostać z Niemiec. Nastroje panujące w świecie przyczyniają się do wzrostu nacjonalizmu wśród białych Australijczyków. 26 stycznia 1938 roku hucznie świętują 150. rocznicę lądowania pierwszej floty. Przygotowania do obchodów trwały kilka lat. Rząd Sydney postanowił przedstawić rekonstrukcję przybycia kapitana Filipa do Port Jackson i jego pierwszego spotkania z rdzennymi Australijczykami. Lokalne plemiona odmawiają udziału. Urzędnicy udają się więc do położonego 1000 kilometrów dalej rezerwatu. Tłumaczą mężczyznom, że mają wykonać tradycyjny taniec. Dopiero w Sydney aborygeni dowiadują się, że będą odgrywać ucieczkę plemienia Eora przed Anglikami. Odmawiają. Ustępują dopiero, kiedy rząd grozi, że obetnie ich rodzinom racje żywnościowe. Plaża oczyszczona. Można bezpiecznie zejść na ląd. To odpowiedni moment, by przypomnieć sobie, jaki cel nam przyświeca. Mamy posadzić świeżą gałązkę imperium na tym nowym lądzie. Równocześnie przywódcy rdzennych plemion organizują na Elizabeth Street protest przeciwko celebracjom. Dla nich to dzień żałoby. Przypomnienie 150 lat upokorzeń i upadku. Przypominają, że są u siebie i żądają pełni praw obywatelskich. To początek ruchu na rzecz praw rdzennej ludności Australii. Września 1939 roku premier Robert Menzies wygłasza słynne orędzie radiowe. Rodacy, z bólem muszę oficjalnie poinformować, że na skutek uporu Rzeszy oraz jej inwazji na Polskę Wielka Brytania wypowiedziała wojnę. Zatem Australia również. Australia po raz kolejny zgadza się walczyć za imperium. Jednak wyczerpany kryzysem kraj nie jest przygotowany do wojny. W ramach oszczędności rząd ograniczał wydatki na obronność.
W rezultacie wojsko dysponuje przestarzałym sprzętem z I wojny światowej. W kraju wybucha paranoja. Rząd aresztuje 7 tysięcy osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Większość to obywatele wrogich państw, takich jak Niemcy czy Włochy, ale jest tam też 1,5 tysiąca Brytyjczyków aresztowanych ze względu na związki polityczno-kulturowe. Zostają oni umieszczeni w więzieniach i obozach na terenie całej Australii. Listy do i od żołnierzy są cenzurowane. Cywilów zachęca się, by mieli oczy szeroko otwarte i polowali na szpiegów. Komunistyczne i faszystowskie organizacje zostają rozwiązane. Rząd przywraca też obowiązkowe szkolenie wojskowe. Wzywamy i zachęcamy wszystkich mężczyzn, by zasilili nasze szeregi, mężnie stawiając czoło nieprzyjacielowi w Europie. Menzies ogłasza stworzenie 20-tysięcznego korpusu, który wesprze brytyjską armię. Inaczej niż we wcześniejszym konflikcie, rząd zachęca aborygenów do zaciągu. 4 tysiące żołnierzy dostanie te same przywileje i żołd jak biali Australijczycy. Do wojska zaciągają się synowie i ich ojcowie, którzy walczyli w pierwszej wojnie. W Sydney odbywa się cotygodniowe szkolenie 17 Batalionu Ochotniczego. Oficerowie przyglądają się, jak stara wiara budzi się do życia i z nową energią wykonuje ćwiczenia. W starym ciele młody duch. Patriotyczne kampanie mają budzić w obywatelach wojenny zapał. Australijski korpus wspiera aliantów w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Europie. W Afryce walczy o utrzymanie kanału Suezkiego, kluczowego dla brytyjskiego imperium. Damien Parer filmuje pierwszą bitwę Australijczyków w Libii. Pod Bardiją brytyjsko-australijskie oddziały zmuszają do odwrotu 40-tysięczną włoską armię. Kilka tygodni później zajmują Tobruk. Niemieckie siły próbują odbić port. Oblężenie potrwa 8 miesięcy. Zginie 800 Australijczyków, ale ostatecznie to oni zwyciężą. Nazywani szczurami z Tobruku, z dumą noszą to miano. Filmy Parera są wyświetlane w kinach. W 1941 roku Australijczycy sądzą jeszcze, że wojna do nich nie dotrze. W kraju powstają oddziały kobiece, które mają zastąpić na miejscu nieobecnych wojskowych. Zgłasza się 24 tysiące kobiet, które przejmują obowiązki administracyjne, wykonują naprawy i zajmują się konserwacją sprzętu. Kobiety przesiadają się też na traktory. Ochotniczki z całego kraju są wysyłane do pracy na roli. Po raz pierwszy kobiety próbują sił w zawodach uważanych za tradycyjnie męskie.
Uważam, że kobiety mogą w olbrzymim stopniu przyczynić się do zwycięstwa, jeśli już teraz staną się częścią nowego porządku, gdzie będą cieszyły się tymi samymi przywilejami, statusem i wynagrodzeniem, co mężczyźni. Ponad 200 tysięcy kobiet podejmuje pracę zawodową, zmieniając strukturę społeczną. Większość tych profesji uważano za typowo męskie. Kobiety jednak przełamały barierę. Dowiodły, że radzą sobie dobrze jak mężczyźni. Tym, którzy obawiają się, że to nieodwracalnie zmieni rynek pracy, odpowiadamy: wojna to wojna. Liczy się zwycięstwo. Reszta musi zejść na drugi plan. No matter how our social structure may suffer in its winning. W grudniu 1941 roku Japończycy bombardują Pearl Harbor. W serca Australijczyków wkrada się lęk. Wojska cesarskie rozpoczynają bezwzględną wojnę terytorialną, błyskawicznie posuwając się na południe. Nowy premier John Curtin próbuje uspokajać rodaków. Dziś cały rząd jednogłośnie polecił gabinetowi wojennemu, aby wprowadził niezbędne regulacje, powszechną mobilizację oraz rekwizycję wszelkich źródeł ludzkich i materialnych tego państwa w celu jego obrony. Curtin uważa, że Wielka Brytania, sama zagrożona inwazją, nie zapewni wystarczającej ochrony. Australia potrzebuje silniejszego sojusznika. Publikuje artykuł, w którym oświadcza: Australia kieruje wzrok na Amerykę, bez żalu przecinając tradycyjne więzi ze Zjednoczonym Królestwem. Churchill jest wściekły, Australijczycy podzieleni. Ale silny i zdecydowany głos przywódcy ucisza obawy. To przełomowa chwila w dziejach narodu. Japończycy w zawrotnym tempie posuwają się na południe. Lutego 1942 roku zajmują Singapur, bastion Brytyjczyków w południowo-wschodniej Azji. Australia jest przerażona i wstrząśnięta. Wojna przybliża się do kontynentu. Wojna nieuchronnie zbliża się do naszych wybrzeży. Japonia pożera coraz większe części Pacyfiku. Reakcja Australijczyków nie budzi zaskoczenia. Bezbronni, nieliczni, ukrywają się za prowizorycznymi liniami i czekają. Najgorsze obawy potwierdzają się już 4 dni później, kiedy 188 japońskich samolotów sieje śmierć i przerażenie nad Darwin. W nalotach ginie 235 osób, setki zostają ranne. Po raz pierwszy w dziejach wojna światowa dociera do brzegów Australii. Japońskie bomby niszczą flotę wojenną, port i znaczną część miasta. Japończycy triumfują. Unicestwili główną bazę, z której nieprzyjaciel mógł wyprowadzić ofensywę. Po tym ataku następuje jeszcze 98 na północną i zachodnią część kontynentu. Na południu trwa umacnianie wybrzeży i zabezpieczanie najcenniejszych dzieł sztuki. Kraj przygotowuje się do inwazji. Curtin odważnie ignoruje zakaz Churchilla i wycofuje z Bliskiego Wschodu oddziały, sprowadzając je do kraju.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli sami nie ogołocimy się, by ratować kraj, wyręczy nas w tym nieprzyjaciel z bezwzględną skutecznością i okrucieństwem. Wtedy prezydent Franklin Roosevelt podejmuje opatrznościową decyzję, że z Australii najlepiej wyprowadzić kontrofensywę przeciwko Japonii. 3 dni po nalotach na Darwin wydaje rozkaz, by stanowisko dowodzenia przenieść z Filipin do Melbourne. Miesiąc później kamery filmują przybycie generała Douglasa MacArthura, witanego niczym gwiazda filmowa. Dziś dodaliśmy kolejne ogniwo do długiego łańcucha przyjaźni łączącego nasze narody i państwa. Australia wita Amerykanów, jakby wojna już była wygrana. To początek jej zauroczenia Stanami Zjednoczonymi. Australijczycy serdecznie witają przedstawicieli wielkiego demokratycznego narodu, z którym łączą ich język, ideały oraz wspólne korzenie. Nie wszyscy jednak są mile widziani na australijskiej ziemi. To upokarzający moment, gdy afroamerykańscy żołnierze muszą pozostać na pokładzie. Rząd ratuje sytuację, błyskawicznie wydając ponad 7 tysięcy wiz. Do Australii przybywa łącznie 1 000 000 amerykańskich żołnierzy. Widać ich na wszystkich ulicach dużych miast. To największy zalew obcokrajowców od gorączki złota z połowy XIX wieku. O nieoczekiwanych skutkach. Amerykanie, którzy mają 2 razy większy żołd niż Australijczycy, zasypują dziewczęta prezentami i komplementami. W Australijczykach narasta uraza. Początkowo traktowani jak wybawcy, Amerykanie coraz bardziej przeszkadzają i drażnią. Tymczasem zaledwie kilkaset kilometrów dalej, w Papui Nowej Gwinei, australijskie oddziały uczestniczą w najbardziej morderczej kampanii tej wojny. Jest rok 1942, a żołnierzom towarzyszy Damien Parer. Znam realia wojny. Wiem, co przeżywają wasi mężowie, narzeczeni, bracia. Kiedy do Australijczyków w końcu dotrze, że ojczyźnie grozi niebezpieczeństwo? Koniec dąsów. Bierzcie się do roboty. W oryginale czarno-białe filmy Parera ukazują realia wojny i frontowego życia. Po obu stronach konfliktu morderczy upał, dyzenteria i malaria dziesiątkują oddziały. Wspierani przez miejscowych Australijczycy bohatersko stawiają czoło doskonale wyszkolonym Japończykom. Wreszcie we wrześniu 1942 roku na sławetnym szlaku Kokoda zmuszają nieprzyjaciela do odwrotu. 9-minutowy film dokumentalny Parera przechodzi do historii. W 1943 roku jako pierwsza australijska produkcja otrzymując Oscara. Rok później Parer, kronikarz tej koszmarnej kampanii, ginie zastrzelony przez Japończyka.
6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucają na Japonię pierwszą z dwóch bomb atomowych. Wojna wreszcie się kończy. Kiedy 9 dni później zostaje ogłoszony pokój, w kraju wybucha euforia. W II wojnie światowej uczestniczył 1 000 000 Australijczyków, kobiet i mężczyzn. 40 tysięcy poległo, 23 tysiące odniosło obrażenia, ponad 30 tysięcy trafiło do niewoli. Ani Curtin, ani Roosevelt nie dożyli końca wojny, ale ich kraje zawiązały sojusz, który na długie lata ukształtuje politykę zagraniczną, bezpieczeństwo w regionie i wywrze wpływ na australijską kulturę. A także na losy 12 tysięcy kobiet, które rozpoczną życie na drugim końcu świata. Życzymy powodzenia australijskim żonom dzielnych amerykańskich chłopców i amerykańskim mężom naszych dzielnych dziewcząt, oby jak najszybciej dotarli do swoich drugich połówek. Powojenną euforię szybko gasi szara rzeczywistość, gigantyczne długi państwa i olbrzymie bezrobocie. Owszem, wojna przyczyniła się do rozwoju przemysłu, który wyciągnął kraj z kryzysu. Ale jak gospodarka poradzi sobie w czasach pokoju? Wojna uświadomiła rządowi, jak słaby jest 7-milionowy naród. Biała Australia musi zmienić politykę migracyjną albo zginie. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Kacper Kaliszewski.